ulicami ulicy Rumiankowej, to jest w dzielnicy Janiszpol. Dojazd od ulicy Słowackiego. Mieszkamy tu już, co niektórzy, 20-10 lat. Dnia z roku na rok ulica się robi coraz gorsza. W tym roku, no to już nie dało się w ogóle przejść. Jest straszne było to, co to są. Studienki wystają, samochody zaczepiają, nie mówiąc, że dzieci nie mogą w ogóle przejść tędy. Samochody dwa nie miną się. Chcielibyśmy założyć komitet, żeby z tą drogą coś wreszcie zrobić. No ale okazuje się, że grunty, które mieszkańcy muszą oddać społecznie. A mimo wszystko pokryć koszty związane z nową drogą. No więc czują się pokrzywdzeni, bo później się okazuje, że jeszcze trzeba zapłacić podatek od wzbogacenia, jeżeli już będzie droga. A jak dużo gruntów muszą Państwo oddać? No na jedną działkę przypada około, w zależności od szerokości drogi, jaka by była tutaj zaplanowana, ale około 200 metrów jeden mieszkaniec. Bo to dotyczy tylko jednej strony oddania tych gruntów, bo druga nie wchodzi w grę. Jest działek 7 do końca ulicy Rumiankowej. A zakładają w końcu Państwo komitet społeczny? No tak, jesteśmy umówieni na sobotę i postaramy na spotkanie się między mieszkańcami, postaramy się założyć komitet i no coś działać w tą stronę, żeby ta nasza droga była jakaś do chodzenia i żeby nasze dzieci, przynajmniej moje, nie zdejmowało butów u dziadka, nie zostawiało i nie zakładało drugich. Bo aż wstyd iść do szkoły, przynajmniej czy do szkoły, czy do lekarza, czy w ogóle wsiąść do autobusu, no bo to się nie da w ogóle pomyśleć, żeby taka droga była. Dwa samochody się nie miną. Jest droga tak wąska, że dwa samochody się absolutnie nie miną. Musi zjeżdżać. To też jest dobra wola mieszkańców, że akurat mają tak ogrodzenie, że są zajadki. Ale nie mówiąc już o tym, że pogotowie tu nie dojedzie. Rozumiem, że będą Państwo walczyli o to, żeby ten udział w kosztach budowy drogi był jak najmniejszy, szczególnie dla osób, które muszą oddać swoje działki, tak? Zwłaszcza o nich chodzi, żeby, no może nie wiem, czy prezydent, czy jakoś tak, nie wiem, kto wykupuje tak naprawdę drogi, grunty, żeby oni po prostu nie czuli się tacy pokrzywdzeni, albo chociaż częściowo to zrekompensowali im to jakoś. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, słucham, panie dyrektorze. Tak? I już tam chłopców znajdziemy, tak?